Zobaczymy, na ile pokażą karty, ale zobaczymy, kiedy pani dostanie pracę w szkole. Wcale nie tak fajnie to wygląda. Praca w szkole. No do półtora roku to w ogóle, jeżeli jakaś praca, to tylko na drobne zastępstwa. Natomiast około 3 lat faktycznie mam możliwość pracy w szkole na już normalną umowę. Nie jest to bardzo szybko, ale już tak urzędowo, logicznie, tak jak być powinno. Także zwrócić na to uwagę, że tak do... Ten pierwszy okres nie do końca jest taki stabilny, raczej taka umowa, zlecenie, tak albo na zastępstwo. Potem ta praca w szkole, w tej takiej instytucji, tak bym powiedziała, bo to tak się fajnie pokazało, a jest to instytucja szkolna, bo przy karcie pustelnika, więc związana z nauką, tak koło 3 lat. Zaraz zobaczymy dalej pani Sylwio, ale mamy telefon. Halo, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Kinga. Tak. Urodziłam się 30 września 83 roku. I o co pytamy? Pytamy o sytuację zawodową na 2 lata, ponieważ chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, bo zaszłam w ciąży w nowej pracy. No, jestem w 5. miesiącu, chciałabym wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Czy wrócę po urlopie macierzyńskim, czy nie, czy coś mnie czeka, czy zmienię pracę, czy nie. To jest pierwsze dziecko, czy drugie? Pierwsze. Bo w ogóle przypadli 2 dzieci, ale to tak przy okazji. Wie pani co, faktycznie tutaj jest takie zawieszenie w pewnym momencie, ale ja myślę, że tak, do porodu niekoniecznie jakieś fajerwerki zawodowe, raczej takie przeczekanie, potem po porodzie mam jakieś 6 miesięcy, nie do końca powrotu. Ja nie wiem, jak to jest prawnie, natomiast u pani jest to 6 miesięcy, ale potem jest konkretna karta powrotu i zadowolenie, także nie będzie jakichś niesnasek, niemiłych sytuacji i niuansów nie takich, po prostu jest zwykły, normalny powrót. Aha, do tej samej pracy. Do tak? tej samej pracy. I nawet, ja nie wiem, ile macierzyński tam, 3 miesiące chyba trwa, prawda? A tutaj u pani jest jakby do tych 6, tak troszeczkę dłużej, ale potem taki normalny, fajny powrót w pozytywne miejsce. Czyli tam do tej starej pracy, do siebie, o. W ten sposób. Aha. No, także tutaj się proszę nie bać tak zawodowo, bo może nie mam, żeby jakieś awanse i wzrosty, ale na spokojnie może pani powrócić do punktu wyjścia. A dzieciak i na cały etat, czy na pół etatu? No to zobaczymy, bo w zasadzie przy 6 pucharów to się wraca tam, skąd się wyszło, czyli na to samo jak gdyby miejsce, stanowisko. Ta umowa się nie ulega zmianie, także ja myślę, że to nawet jeżeli to będzie troszeczkę lepiej. Na to samo, tak? Tak. Aha. Także nie bać się mocno. O co jeszcze pytamy? Dobrze, a z biegiem czasu zmienię pracę, czy zostanę tam? Aha, czyli tak dalej. Dobrze, już patrzymy. Później jak już pani będzie pracowała, to tak po około 7 miesiącach jest nawet karta powiększenia finansowego. I wtedy no właśnie, pani... ale właśnie chodzi o te finanse, właśnie w tej pracy czy w tej innej? W tej pracy. I dlatego nawet tutaj jest pokazane, że będzie się chciało pani zostać, bo będą lepsze pieniążki. Ja nawet nie do końca mam zmianę tak od razu. Raczej przy tych większych pieniążkach większe staranie i zadowolenie. Aha, w tej pracy co jestem, tak? W tej pracy, co pani jest, także ja nie mam zmiany. Aha. Generalnie na razie na długie jakieś tam lata, tak? To już nie mówię na zawsze, ale na lata to jest pani praca, jest rozwój w tej pracy. Aha. No. Aha, dobrze. A ja mam jeszcze taką pytanie, czy mój partner znajdzie stałą pracę na kontrakt i kiedy? Jak ma na imię? Jacek, 8 marzec to jest Dzień Kobiet i 82 rok. Czyli on teraz pracuje po prostu jakoś dorywczo, tak? W ten sposób. Tak. 4. W tym roku tak do września to niekoniecznie, ale później mogą się otworzyć mu możliwości. Zobaczymy, jak to w kartach będzie. Na razie jest to taka mało znacząca praca faktycznie. Ja myślę, że tak. 9 miesiąc od dzisiaj, nie do końca, ale po 9 miesiącu, no nie dłużej niż tak do stycznia, lutego przyszłego roku. O, to mniej więcej będzie ten czas i faktycznie wtedy jest stała praca i takie ugruntowanie i umocnienie i duże zadowolenie. Natomiast w ogóle do września to się niewiele zmienia.
O matko, to będzie się tak bujało co więcej, tak, co więcej. Tak, dokładnie tak. Natomiast potem po wrześniu jest nowe możliwości, otwarcie, lepsze pieniądze, lepsze miejsce, on na silniejszej pozycji. Ale to mówię, to tak po wrześniu się zaczyna możliwość, coś będzie musiał wyczekać i tak styczeń powiedzmy, o, przyszło. Aha, a w jakim sektorze? Nie widać, nie widać, nie widać. Aha. Halo? Tak, tak, wie pani co, ja tutaj próbuję się doszukać w kartach, ale niekoniecznie pokazuje mi się branża, po prostu jakieś tam jego nowe możliwości, no ale są przy tym pieniądze, to najważniejsze. Aha, aha. I poczucie bezpieczeństwa. A to będzie otwarcie własnej firmy, czy to... Nie, to jest jeszcze praca u kogoś. U kogoś jeszcze, tak, praca, tak? Tak. Ale taka praca, że nawet będzie więcej zadowolenia niż z szarpaniem się z czymś swoim. Aha. To tak. Dobrze. Dobrze, czy coś jeszcze? No, jeszcze o zdrowie może. Dobrze, już patrzymy. No tak, jest pani w ciąży, to będzie wszystkiego po trochu, bo to tak dzieciak troszkę z nas wyciąga i trochę tam ugniecie, tam uciśnie, jak brzuch rośnie. Ale zwrócić uwagę na kręgosłup i krążenie jako takie, szczególnie w okolicach głowy, bo może być po prostu jakieś bóle głowy spowodowane pewnymi uciskami, tak? Czyli relaksacja jak najbardziej wskazana. Nie mam jakichś poważnych rzeczy. A z pucharów w karcie kobiecej, no, czyli nowy dzieciak, płeć się nie pokazała, aczkolwiek zdrowe, fajne. Także. I pani Sylwia, sytuacja zawodowa na 3 lata. Pani Sylwia, sytuacja zawodowa na 3 lata. W zasadzie te pierwsze karty pokazały, że jeżeli chodzi o taką szkolną sytuację, to tak naprawdę dopiero ten trzeci rok daje satysfakcję. A ten duży układ pokazał podobnie. Owszem, będzie pani w ciągłym ruchu, ale ciągle przy małych i nie do końca takich pieniądzach, tak zarabianych, jakby pani chciała. To taka dłuższa teraźniejszość. Sporo się dzieje, sporo pani może tak zmieniać, duża energia, przedsiębiorczość, ale tak naprawdę dopiero dwie ostatnie karty pokazały to, co się może wydarzyć, dlatego że mam dużo radości i poczucie zwycięstwa w okolicach 3 lat. Czyli ja myślę, że ta docelowość pracy w tej instytucji szkolnej da pani satysfakcję, ale dopiero w tym czasie. 2 układy dosyć podobne, i duży, i mały. Bardzo pani taka pokazana jako przedsiębiorcza osoba, czyli bez pracy to pani nie będzie, natomiast no nie do końca są to rzeczy stałe i tak zarabiane, jakby się oczekiwało. Dobra, i teraz tak. Pytanie, czy będzie pani miała drugie dziecko? No to już patrzymy, czy będzie pani miała drugie dziecko. Jest możliwość posiadania drugiego dziecka, ale po zmianie miejsca zamieszkania. I to taka niespodzianka, niespodzianka, bo czas jest pokazany dosyć odległy, zważywszy też na wiek tutaj, dlatego że tu się pokazuje wręcz 5 lat. I jest coś takiego, że pyta pani również o domu zmianę, czy wybudujemy dom. Ten dom widać i faktycznie po wybudowaniu tego domu, po tej karcie przeprowadzki, jest karta możliwości zajścia w ciążę. Możliwości, bo oczywiście jest sprawy do wykorzystania na te czasy, ale może pani być raz jeszcze matką, a nawet gdyby pani nie planowała, to może być tak, że teraz pani czeka, 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 a potem łubudu, zmiana miejsca zamieszkania, energetyki, i z tą energetyką zmienia się również to macierzyństwo i faktycznie zajście w ciążę. Natomiast tak, ciąża bezpieczna, mimo że szok, tak, bo nie w momencie, kiedy człowiek oczekuje. No, czyli odpowiedź na pytanie o domu od razu wyszło, to około 5 lat. Dobrze, anonimowo. Dobrze, pani M. Co dobrego czeka mnie i mojego męża P. W zdrowiu, finansach i życiu rodzinnym. Czyli takie w sumie 2 ogólne układy. No zobaczymy, jak to wygląda. Najpierw postawimy układ pani, jak to będzie wyglądało w 2012, potem mężowi.
finansowo może tu u Pani być przeciążenie. Dużo się Pani napracuje, niekoniecznie za godziwe efekty. Natomiast jeżeli Pani luźniej potraktuje sprawy finansowe i zawodowe, to wiele rzeczy zacznie się układać po Pani myśli. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to z Pani perspektywy to przeszkodą są raczej pieniądze, a niekoniecznie brak uczuć. Natomiast mogą być od czasu do czasu rzucane w eter takie myśli, a może gdybym była w innej relacji, byłoby inaczej, ale to są takie drobnostki, które każda z nas gdzieś tam ma i posiada. Domowo dużo równowagi i pozytywnych spraw urzędowych. Zawodowo walka i w zasadzie tak, no na samym końcu to ja mam zadowolenie z wykonywanej pracy i zarabianych pieniędzy, ale do końcówki roku w zasadzie jest takie troszeczkę targanie własnymi emocjami, ale nie jest to jakoś bardzo negatywne. Przyjaciół tu już kiepskich widać, ale co dalej za momencik, bo mamy telefon. Halo, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jolanta, moje imię. Tak? I moja data urodzenia to 5 luty 62. Dobrze, i chciałabym Cię zapytać o taką jedną rzecz, a raczej cały cykl rzeczy, że tak powiem, które się w zasadzie powinny dziać, a nie dzieją w moim życiu. W tej chwili jest taki straszny, jakby odczuwam to od 3 lat, taki marazm po prostu. Tak jak kilka lat temu działo się bardzo dużo i ważnych, i trudnych bardzo rzeczy w moim życiu i wszystkie naraz, tak teraz od pewnego czasu i życie osobiste zawieszone i praca, prowadzę firmę, nadal prowadzę, ale to jest takie no, specjalnie się jakby taki przestój, wszystkiego przestój po prostu. Ja się chciałam zapytać, czy coś się zmieni, czy być może w tym roku. Bardzo dziwnie, bo numerologicznie to akurat te 3 lata to Pani powinna fruwać i tam się powinno wiele dziać. Niech się Pani zastanowi, czego Pani 3 lata temu nie zrobiła. Co mogła Pani zrobić i gdzieś mogło być przeoczone, wrócić do punktu wyjścia, to jedna rzecz, ale zobaczymy. No ja sobie robiłam bardzo dużo rzeczy i o wiele więcej niż inni by mogli zrobić na moim miejscu, naprawdę. I to wszystko na raz się działo po prostu. Ja nawet marzyłam, żeby się trochę w życiu ponudzić i może powiedziałam to. Właśnie, chyba to trochę tak wyglądało, dlatego że ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, to ja myślę, że w tym roku będzie Pani tutaj w takich szczęśliwych okolicznościach. Także tutaj się dobrze pokazuje. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, to ja mam przeczekanie w tym roku i nie bardzo jest, żeby coś tutaj się lepiej zadziało. Nawet mogą być jakieś takie niepewne pieniążki, niezbyt dobre osoby, ale jeżeli Pani przeczeka ten rok, to w następnym z kolei również te finansowe rzeczy powinny się wyrównać. Po prostu. Czyli idzie ku lepszemu. Idzie ku lepszemu. Natomiast no, żeby taki ruch był, to jeszcze, tak. Jeszcze nie do końca. To znaczy tak, samo się gdzieś tam... 10 pucharów jest kartą szczęścia w miłości. Po prostu. Czyli to się poukłada. W tym roku myślę, że tak, że to ruszy, że tutaj Pani nie musi się nabiegać, to jakoś samo się po prostu pod rękę nawinie i będzie się dobrze działo. Natomiast no, naskacze się Pani nad tymi finansowymi rzeczami, ale przyniesie to efekty w następnym roku. Aha, rozumiem. A ja zobaczę, co jest blokadą może, tak? Bo to tak nawet właśnie, ciekawie... bardzo chętnie, tak. Ciekawie, gdzie tutaj blokada. A! Wypadła karta kapłanki, czyli sobie Pani faktycznie w złą godzinę z tą swoją mocą sprawczą powiedziała i sobie Pani teraz odpokotuje trochę, także mówić teraz chcę pobiegać, żeby się dużo działo i będzie się działo. Także po prostu moc sprawcza, nie klątwy, nie jakieś cuda i inne rzeczy, tylko taka no, wypowiedziane w złą godzinę. Ale już się rusza, już się zaczyna lepiej dziać. A myślę, że po urodzinach... Właśnie tych uczuć i tej kwestii życia. Pani jest samotna w tym momencie? Tak, tak. Bo powiem szczerze, znów wyszła 10 pucharów, czyli znowu wyszło coś takiego, że zakochuje się z wzajemnością. I mężczyzna również wyszedł podobnymi kartami. Tutaj tak, wiekowo nie powiem dokładnie, bo wyszedł i rycerzem, i królem, więc może być równolatkiem albo do 5 lat starszym. Natomiast stabilny, pracujący, uczciwy, o brązowych włosach, taki bardzo stojący mocno na ziemi, rzetelny człowiek. Jeżeli chodzi o poznanie, to jest jakaś niedaleka droga. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to przy karcie diabła jest taka duża seksualność, duże fluidy i tak nagle do siebie was ciągnie mocno. Związek dosyć pozytywny. Początkowe tygodnie
takie badania się, bo on też tam będzie po jakichś przejściach i nie do końca będzie chciał tak we wszystko wchodzić. Tak z 10 tygodni takiego obadania się, kim jesteśmy i na ile funkcjonujemy, a potem przyjaźń i związek. Czas dokładnie nie wiem, ale no w tym roku. Aha, rozumiem. Czyli to tak. No właśnie, bo też i towarzysko chciałam zaczepić, bo towarzysko też jakoś się tak wlecze, jakoś tak niby poznaje nowe osoby, ale to są nie te osoby, takie, które no nie satysfakcjonują mnie i w końcu się kończą te znajomości. Bo to jest kwestia poznania tej jednej osoby, w sensie nawet kobiety, która będzie fajna i jej towarzystwo będzie fajnym towarzystwem. I coś takiego się wydarza. Na razie faktycznie przy tym Wisielcu to jest niby się dużo dzieje, a tak naprawdę niewiele z tego mam. A dopiero później, mhm. I tu mi się nawet kobieta właśnie pokazuje, taka osoba, która jest fajna po prostu jako znajoma i zaczyna się przy pani domu jednocześnie coś dziać. Aha, aha. No, także towarzysko to się... Dlatego też pani pozna tego mężczyznę, bo mówię, no okoliczności to jest niedaleki wyjazd, to może być grill u koleżanki. Aha, rozumiem. No, także tutaj fajnie. A zawodowo to trochę pani się nabiega, a efekty jeszcze niekoniecznie w tym roku. Natomiast no już to zatrzymanie gdzieś tam się na szczęście odpukać kończy. Dobrze, ja tutaj sobie przypominam, aha, tu już wiem, ten układ ogólny i skończyłam na znajomościach i ruszyłam temat, że się kończą. Tak, te stare znajomości z jednej strony przetrwają jako takie znajomości, od czasu do czasu umawiam się na kawę, natomiast karta śmierci pokazuje transformację pewnych przyjaźni, czyli może się okazać, że ktoś nie do końca jest szczery, że ja za dużo daję, a za mało z tego wszystkiego uzyskuję. A jeżeli chodzi o radę, to tutaj tylko wprowadzić więcej radości w życie. To pani układ, no i oczywiście układ męża, również taki ogólny. Zobaczymy, co w tym 2012 będzie słychać. Układ ogólny. Imienia nie podam, bo tutaj prośba o anonimowość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Troszeczkę taki zamęt i zamieszanie w sprawach domowych, czyli u pani uspokojenie, natomiast ta perspektywa drugiej strony wprowadza tak faktycznie zamęcik. Z jednej strony znudzenie i żeby to znudzenie jak gdyby pokonać, czepianie się pewnych spraw. Także ja myślę, że tutaj warto by było z kolei zadbać o to, żeby ten partner, nie wiem, wyskoczyć do kina, wyjść gdzieś razem, żeby nie postrzegał tego związku jako stagnacji, bo tu może być problem. Natomiast tak, załatwione urzędowe sprawy, generalnie domowe, bardzo fajnie. Zawodowo większe pieniążki. Losowo polepszenie. Czyli tak nawet się nie muszę starać, jak ktoś mnie doceni, będzie coś lepiej. To tak na pewno. Otwierają się też horyzonty na nowe możliwości i znajomości. Bardziej biznesowe niż przyjacielskie. Jaka rada? Gdyby mnie tutaj pan mąż słuchał, to bym powiedziała troszeczkę więcej opiekuńczości w kierunku rodziny, nie odsuwać się od rodziny, ale to można panu mężowi powtórzyć, także. Dobrze, i jeszcze zdrowotnie, bo w tym układzie zdrowia nie widać, a o to pani pyta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zdrowie pani i zaraz potem zdrowie męża. Zdrowie pani. Piątka pałek w kobiecym czakramie, więc takie mogą być jakieś zapaleniowe drobne rzeczy, a reszta dobrze. I zdrowie męża. Mocno zwrócić uwagę na nerki i dolne jelita, tutaj dosyć duża blokada. Również blokada w górnym układzie trawiennym, żołądek, trzustka, wątroba i ciśnienie. Ja nie wiem, na jakiej on jest budowy, jak wygląda, natomiast mogą być problemy właśnie takie ciśnieniowe tutaj dosyć mocno pokazane. Dobrze. I kolejny SMS. Katarzyna, 4.4.86. Czy warto wchodzić w romans z Piotrem, baran? Jak długo będzie to trwało?
jak on będzie się czuł przy mnie. Pani Katarzyno, ja już tutaj odpowiadałam na Pani pytanie, także wysłała Pani dwa SMS-ki. Tak jak mówiłam, nie warto wchodzić w romans ze względu na własne przeznaczenie, własny los i coś, co się może potem odbić na Pani. Natomiast jak się może czuć, tam nie było jakiejś wielkiej miłości, więc myślę, że ta chemia też szybko mija. Dobrze, czyli mamy tutaj załatwiony SMS i Pani Honorata. 8.12.72. Pyta, kiedy znajdę pracę, czy wyjadę za pracą, czy kogoś poznam, czy los uśmiechnie się w sprawach finansowych. Czyli generalnie pytanie o finanse i o miłość. Ja tasuję dla Pani Honorato karty, a po przerwie będę odpowiadała. Brud i bakterie błyskawicznie rozprzestrzeniają się w Twojej toalecie, w wodzie, w kamieniu i pod obrzeżem muszli. Dlatego sięgnij po system Domestos. Kostkę Domestos Podwójna Moc i płyn Domestos. System Domestos czyści i odświeża toaletę. Zabija bakterie. Oto nowa kostka żelowa Domestos Podwójna Moc. Żel czyszczący i wkład zapachowy działają podwójnie. Kostka żelowa Domestos Podwójna Moc czyści i odświeża na długo. Nawet po niewielkim posiłku kwas może podejść do przełyku, powodując palący ból. Zgaga, szybko. Potrzebny Gaviscon, który już po 3 minutach uwalnia od palącego bólu zgagi. Gaviscon tworzy unikalną warstwę ochronną i działa nawet do 4 godzin. Dostępny również w tabletkach. A teraz nowość. Wygodne saszetki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tato, a umiesz gotować po chińsku? W domu chińskie nie da rady. Mam na imię Marcin. Jestem szefem kuchni Knorr. Praca nad fiksem dodań chińskich to było wyzwanie. Próbowałem. Wąchałem, mieszałem, aż powstały idealne fiksy do chińskich dań, żeby każdy mógł je zrobić sam w domu. Fiks Knorr do smażonego makaronu po chińsku i fiks Knorr do smażonego ryżu po chińsku. Knorr, nadaj życiu smak. Mówi się, że nieleczony katar trwa 7 dni, a leczony tydzień. To nieprawda. Z Otrivinem nie musisz męczyć się tak długo. Otrivin już w 5 minut odblokowuje nos, szybko przynosząc ulgę. Otrivin. Przyjemność oddychania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 9 na 10 osób potwierdziło skuteczność Otrivinu. W Timotej wierzymy, że natura zna najlepsze rozwiązania. Dlatego tworzymy unikalne receptury zawierające 100% naturalne ekstrakty roślinne, by dbać o piękno Twoich włosów. Timotej. Moc natury dla pięknych włosów. Czy wiesz, że ból gardła w 92% jest spowodowany infekcją wirusową? Zobacz, tak wygląda infekcja w Twoim gardle. Dlatego stworzyliśmy Orofar, pierwszy taki lek na ból gardła ze składnikiem antywirusowym. Orofar nie tylko usuwa ból, ale przede wszystkim eliminuje infekcję wirusową. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A na ostry ból gardła Orofar Max w dużym opakowaniu, taniej do 20%. Cisza na planie, dziękuję. Zapraszamy, Panie Brosnan. Okej. Co tam robi ta szklanka? Pierce, przepraszam, co to jest? Herbata Lipton Yellow Label. Nie sposób się oprzeć. Okej. I akcja! Cięcie doskonale! Chciałabym... Wór filiżankę dobrej herbaty. Lipton Yellow Label. Nie sposób się oprzeć. Podwyższona temperatura ważenia... Wydobywam mocny, głęboki smak piwa Okocim Premium Mocne. Wszystko dla przyjemności. Okocim Premium Mocne. Witam, Joanna Stawińska. Zapraszam na kolejną lekcję tarota.
Diabeł to moja ukochana karta, bo to właściwie najbardziej prawdziwa karta w całym tarocie. Pokazuje przede wszystkim nas, nasze wnętrze, nasze potrzeby, nasze emocje, nasze minusy. Wszystko to, jakim jesteśmy. Nasza miłość, nasze chcieństwo, nasze skąpstwo, nasze sknerstwo, naszą rozrzutność. To wszystko jest diabeł. Ta karta po prostu żyje i jest cała nami. Tej karty nie wolno się bać. Karta diabeł w pozycji odwróconej oznacza kogoś, kto przede wszystkim żyje w okowach pewnego rodzaju ograniczeń. Ma przede wszystkim ogromne najczęściej problemy ze swoją seksualnością, ma ogromne problemy ze swoją psychiką, często również wskazuje na ludzi, którzy trwają w zależnieniu, w narkotykach, w alkoholizmie. Również zdarzają się w tej karcie ludzie, którzy po prostu mają bardzo taką cienką psychikę. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie przesłanie ma dla Ciebie na dzisiaj tarot i jaka jest Twoja karta dnia, wyślij SMS o treści KD pod numer 73-212. Klątwy, uroki, złe oko, wampiry energetyczne, toksyczne osoby, związki i otoczenie oraz sposoby rozpoznawania i zabezpieczania siebie i swojego domu przed złymi energiami i toksycznymi wpływami, jak radzić sobie w toksycznym środowisku, jak podnosić swoją energetykę, aby była niedostępna dla niskich wibracji. Tego wszystkiego i wielu innych ciekawych metod ochrony energetycznej dowiedzą się Państwo w trakcie medytacji ezoterycznych, które odbędą się 19 stycznia w Szczecinie. Wszystkie niezbędne informacje uzyskacie Państwo pod podanym niżej numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej www.ezotv.pl. Zapraszam serdecznie, Sylwester Chordecki. Chwileczkę dla Państwa jeszcze, chwila na Państwa pytania i odpowiedzi moich kart. Także zapraszam serdecznie, wszystkie numery na dole ekranu, i te telefoniczne, i te SMS-owe. A ja odpowiadam Pani honoradce w sprawach miłości i w sprawach uczuciowych. Tak, zobaczymy najpierw, jak ta miłość będzie wyglądała. Miłość, miłość, jak miłość będzie wyglądała. Wiele niedobrych rzeczy się działo i jeszcze na tej teraźniejszości wiele niezbyt pozytywnych się pokazuje, także nawet jeżeli są jakieś znajomości, to nie do końca takie, jak być powinny, jakie Pani oczekuje. Koło fortuny daje ruch, natomiast piątka monet pokazuje, że tutaj jeden mężczyzna, tutaj drugi, a wszystko to i tak nie jest takie, jak być powinno. Natomiast 9 miesięcy od teraz, 8-9, pokazuje się zostawienie ze sobą samotności, zakochanie i takie bardzo stabilne, dlatego że jest Pani w tym związku spełniona jako kobieta, jako osoba zaangażowana, jako, ja to nazywam, jako matka, żona i kochana. Mężczyzna, równolatek, o brązowych włosach, z tym, że bardziej takich kasztanowych niż ziemistych. Może mieć drobne własne przedsięwzięcie, w każdym razie bardzo taki energiczny i działający. Związek, który do 2 lat jest w docieraniu się, czyli możecie mieć różne poglądy. Pani spokojniejsza, on bardziej energiczny, pani gdzieś tam bardziej w domu, w macierzyństwo, on, a może jeszcze coś tam, nie wiem, kupić, zrobić, zdziałać, ale po 2 latach jest dogadanie się, kompromisy i bycie razem. Natomiast no to tak do 9 miesięcy niekoniecznie. No ale już ten rok jak gdyby rozwiązuje tą sytuację emocjonalną, a zobaczymy w takim układzie sytuację zawodową. Sytuacja zawodowa. Tutaj kilka pytań, ale kiedy znajdę pracę? Czy los uśmiechnie się w sprawach finansowych, czy wyjadę za pracą? No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy tam gdzieś ta zagranica się kładzie w kartach, czy nie. Już patrzymy.
Czy wyjazd za pracą i owszem, i to nawet może być dosyć szybko, ale ja bym na te zagraniczne sprawy uważała, bo propozycje to sobie mogą być rewelacyjne, a już wykonawstwo nie do końca. Powiem tak, wieża przy karcie świata, więc świat nie jest Pani miejscem zarobkowania. Natomiast Asmonet pokazuje, że może Pani trafić tą trafić po prostu pracę za jak w miarę dobre pieniądze, natomiast nie jest to do 3 miesięcy. Mało tego, jest to kupione dużym wysiłkiem własnym, czyli nic samo tutaj akurat nie przychodzi, ale jest dobra współpraca z serwisami ogłoszeniowymi, czyli jeżeli znajdzie Pani pracę, to poprzez wynalezienie ogłoszenia gdzieś, gdzie się będzie ktoś ogłaszał, spore zadowolenie, takie ruszenie do przodu i dopiero z tej perspektywy nowej pracy są jakieś powiązania z granicą tutaj karta Rydwanu, bo wyjazd za pracą, to ja myślę, że Pani jakby się na tym zmywaku zatrzymała, tak ten zmywak mógłby być przez lata, a nie o to chodzi, żebyśmy sobie pogarszali, tylko żeby sobie zawodowo polepszać. Jednak ten świat nie dla Pani. Uśmiechnie się los w sprawach finansowych inaczej. Pani sobie ten uśmiech losu, na ten uśmiech losu zapracuje. Tutaj ja nie mam właśnie fuksa, tylko przy karcie Maga to jest praca rąk własnych. I tak to wygląda. Dobrze, i anonimowo. Może przeczytam tylko imię, bo SMS-u bardzo tak mógł wysłać w zasadzie każdy. Co mnie czeka w sferze uczuć w tym roku? Czy czekają mnie pozytywne zmiany? Pani Dorota. Dobrze. I zobaczymy w takim układzie, co w tej miłości słychać. Pani Dorota, co w miłości będzie? Długo to nic nie słychać, bo karta umiarkowania to trochę taki marazm, a dziewiątka mieczy to wręcz taki smutek, że się niewiele dzieje, niewiele dzieje. Domowo wiele spraw może się rozwiązać. Tutaj domowo mam unormowanie. Domowo, czyli mam na myśli rodzinę. To mogą być dzieci, wujkowie, ciotki, rodzeństwo, mama, tata. Czyli tak zwana rodzina nasza. I tutaj bardzo dobre karty, czyli wiele się rzeczy poukłada. I urzędowo, i emocjonalnie. Natomiast jeżeli chodzi o związek, to tutaj gorzej troszeczkę. Nie wiem, co takiego jest przy Pani, co Pani musi zakończyć. Albo jest faktycznie układ, w którym Pani się nie odnajduje, odnajdywać nie będzie. Ewentualnie jest coś z przeszłości, co wraca i bo karty zakończeń i dopiero po takim zakończeniu jest szczęśliwość. Czyli jeżeli Pani jest w układzie, gdzie się Pani zastanawia, czy uda mi się coś tam uratować, to karty pokazują, nie uda się, zmiana, transformacja i dopiero wejście w nowe, lepsze energie, lepsze układy, spełnienie jako kobieta, zadowolenie, pokonanie trudności. Natomiast jeżeli Pani miała jakiś traumatyczny związek, jeszcze nie do końca to wszystko energetycznie się wyczyściło, co trzeba też przemyśleć, co zrobić, żeby to jednak wyczyścić i wtedy wejście w nowe układy. Patrzymy, czy partner młodszy, energiczny, dużo w nim takiej świeżości i zadowolenia i biegania i myślę, że nie będzie się Pani nudziła. Ale właśnie, zakończyć, wyczyścić, to przede wszystkim to się tutaj u Pani pokazuje. Zobaczymy jeszcze u Pani skrypt na to, żeby to wszystko odblokować. Czym to tutaj oczyścić i czym wejść w nowe. Zaraz zobaczymy. No tak, już sama karta wypadła jedna, więc niech będzie. Jest uzdrowienie i bardzo dobrze tak to powinno wyglądać. I ślicznie. Tutaj dla Pani 4 runy, jeżeli można je pokazać, to bardzo bym prosiła. Runa Sowillo, runa Urus, runa Invas i Gebo, czyli takie uzdrowienie idące z góry, czyli też nie do końca od Pani, tylko poprzez pewne anielskie działania. I uzdrowienie tej kobiecości i na samym końcu związek, który daje satysfakcję. Także myślę, że uzdrowienie i związek to jest to, czego Pani najbardziej potrzebuje. Same runy tak wskazały, więc narysować to, nosić przy sobie i myślę, że będzie Pani zadowolona z obrotu sprawy, że to wtedy wszystko troszeczkę szybciej poleci.
Także dobrze. No to ja tak czekam na Państwa zapytania. Jeżeli mają Państwo jakieś pytanie, to oczywiście czekam na telefony. A chciałam jeszcze powiedzieć króciutko, że o tym naszym mędrcu to już jest taka ciekawostka, która jest zupełnie jak gdyby poezją i prozą, czyli jest coś, co zostało dopisane, dointerpretowane do całej tej historii o trzech królach, których w zasadzie nie wiadomo ile było, tylko znamy tą liczbę z trzech darów, czyli mirry, kadzidła i złota. Otóż jest taka opowiastka o czwartym mędrcu. Czwarty mędrzec miał mieć na imię Artaban i sprzedał wszystko, cały swój majątek, a był to człowiek bardzo bogaty i kupił trzy najpiękniejsze klejnoty, kupił szafir, kupił rubin i kupił perłę. I postanowił oddać to właśnie temu królowi, którego gwiazdę zobaczył i którego to gwiazda go prowadziła. Natomiast jak szedł po pustyni, okazało się, że spotkał jakiegoś człowieka, który był bardzo zaniedbany i oddał mu swoją żywność i lekarstwa, natomiast spóźnił się na miejsce spotkania tych trzech pozostałych mędrców i oni już wyruszyli w podróż, natomiast on gdzieś tam gonił za nimi. Natomiast zanim dotarł do miejsca narodzin Chrystusa, okazało się, że już ci trzej królowie tam dawno byli, że w zasadzie to się całkiem wszyscy rozminęli, czyli już tej świętej rodziny również w tej grocie nie było. No i w każdym razie troszkę błąkał się po tym obcym kraju i szukał tego króla, patrząc w gwiazdy i te gwiazdy interpretując, aczkolwiek okazało się, że w momencie, kiedy Herod postanowił zrobić rzeź niewiniątek, czyli wybić i zamordować wszystkie dzieci do 2 lat. On nocował akurat właśnie w tym czasie w domu i żeby oszczędzić ten dom, żeby nie zabijać małych dzieci w tym domu, to oddał swój rubin, czyli już pozbył się jednego klejnotu. Później okazuje się, że znowu spotyka jakąś potrzebującą osobę, tej osobie również oddaje jeden z klejnotów i już przy samej, po 33 latach, kiedy to w święto Paschy był w Jerozolimie, spotyka Jezusa, nie wie czy to jest ten król, czy nie ten król, ale nie może mu podarować ostatniej perły, ponieważ daruje ją dziewczynie, która ma być sprzedana jako niewolnica za długi swoich rodziców. Dzieje się tak, że on w tym samym dniu umiera, natomiast okazuje się, że w ostatnim momencie ma widzenie, widzi Chrystusa, który mu mówi, że przyniósł mu najcenniejsze dary. Ja będę się powolutku z Państwem żegnała i tutaj życząc oczywiście bardzo miłego tygodnia. Zobaczę się z Państwem już niebawem. Zapraszam jutro rano na program naszego wróża Ezoteriusza. Na pewno również będzie bardzo ciekawe. Mogą Państwo zadawać mu wszelkiego rodzaju pytania. Będą dobre interpretacje jego magicznymi kartami, a ja mówię już Państwu dobranoc. Ameryka Łacińska słynie z pięknych kobiet i konkursów piękności. Marta Matyjasik, Miss Polonia 2020.